znalazłam takiego typa w internecie, który właśnie się tym zajmuje. Jak przygotować przyjęcie biznesowe. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja proszę pana, dzwonię w takiej sprawie. Tak. Savoir-vivre. Ja chciałam się zapytać, jak to wszystko wygląda. Bo zapraszam właśnie ważnych gości na kolację. Nie, bo procedura powinna być taka, że gospodarz pomaga im się rozebrać, proponuje im skorzystanie z łazienki, gdzie jest dla nich tam dla nich ręczniki, prawda? Oni proponują ręce. Ja nie mam łazienki. Na klatce mam łazienkę, proszę pana, no taka jest opcja, bo ja w starej kamienicy mieszkam. No to się rozebrać, no. Wprowadza ich do pokoju, a ściągają buty czy kapcie zakładają? Nie. W butach? Wchodzą w butach. Mhm. Wchodzi Kryćka, ja mówię, siema Kryćka, a ona wlatuje do pokoju, ja mówię, dobra, co robisz? Buty ściągaj, na bosaka targaj, co ty myślałaś? Gdzie weszłaś? Na perskie dywany w butach, co ty? Kto będzie sprzątał? A jak mi pobrudzą dywan, to szmata do łapy i będą mi sprzątać, kurwa. Nie ma, że boli. I już, i chuj, i po zaworach. Jak nie będzie chciała robić, to wypad. O, wypad z chaty. Nie pasuje, wypad. Witam, sadzam i co dalej? Witam i sadzam. Jakich sadzam? Babkę z facetem czy na przemian? Dwie babki i dwóch facetów. Jak to zrobić? Nie ma żadnego stołu. Wszyscy siedzimy na podłodze jak Turki. Jak na tureckim kazaniu, kurwa. Srać, prać, wszystko, no. No dobrze, pani każe siedzieć ludziom na przykład w garsonce i w garniturze na podłodze? A co to ma do rzeczy? I tak nogi idą na bok, nie? Jak mi nie pasuje, to nikt się nie rozbierze, nie? Jak jej ciasno. No, jak się na przykład naje, nie? Może sobie ściągnąć spódnicę. No i dalej przystępujecie państwo do konsumpcji, prawda? I pani daje... Tak. Znać do tego posiłku. Będą serwetki do położenia na kolanach? Nie. Będą serwetki nie na kolanach, tylko będą przy szyi. Nie, serwetki kładzie się zawsze na kolanach. Nie lubię, jak dzieci są w towarzystwie, bo łapami dotykają jedzenia tam, gdzie dotykają starsi. A była taka kiedyś wersja, że dzieciak wziął kieliszek i dotknął kieliszek, bo myślał, że to orężada i napił się wódki. I świrował później. I zesrał mi się i zażyta. Co z tymi dziećmi robić? Osobny pokój. I zabierać, znaczy można zaprosić i zaznaczyć, że bez dzieci, nie? No a jak nie mają takiego, nie to mają gdzie zostawić. No ale wie pan, jakie dzieci gorsze niż małpy. Takie wariaty dwa. No, to bliźniaki. Strasznie pobudliwe, wie pan. Jeden na drugiego patrzy i rzucają się, wie pan. Dzieci do piwnicy, do komórki. Nie będą mi srać, kurwa, i latać i pijdzić i gwizdać po chacie. A Krycha ma takie dzieci, że gorsze niż małpy. Gaweł i Paweł i świrują, kurwa. Jak jedzą, wyciągają z gęby i rzucają w ścianę. To wypad, kurwa, z takimi, kurwa. Co ty? Nie ma, że boli. Ja ich nawet bym nie wpuściła. Ja by, kurwa, mi rzucali o ścianę żarciem. Je, żuje, bierze w łapy i sru w ścianę. I pes mi... W towarzystwie, kurwa. I prażona kukurydzia. Nie ma. Mój mąż ma problemy, wie pan. Ja muszę go tak usadzić, żeby nie miał problemów. Gastryczne problemy ma. Wie pan, co to jest? Nie, no to... Jak on puści gazy przy stole, wie pan, co wtedy robić? Wiatrak włącza? Coś do wody, zakąska. Nie ma tam obiadu, nie ma tam żadnego, wie, przystaweczek, bajery, ty. Tylko wie, rach, ciach, ciach i sru. I po robocie. Pogórek w łapę, proszę ciebie, kawałek ochłapa jakiegoś w łapę, nie ma sztućce, nie ma talerzy, tylko na wybiegu, wiesz, z jednego talerza, kurwa. Szwedzki stół, kurwa. O, czemu pani talerzy nie da? A po co mi talerz? A kto to będziemy? Ja nie mam zmywarki. No pierdolę, jest w łapami jedzą, jak Araby, kurwa. Też łapami jedzą Araby i żyją. Nie no, to powinien próbować na ten czas wychodzić, prawda? Nie zdąży czasami tego zrobić. No jak nie zdąży, to się nie reaguje po prostu. Natomiast ale ma przepraszać za to? Może pani zatracić włosy. Ale czy on ma przepraszać za to w towarzystwie? Nie, absolutnie nikt nie zwraca uwagi. Ale jak poczuje, to właśnie tą woń, to co wtedy?
Dobrze, no to już oni wejdą, dzieci pójdą do komórki. Dokładnie, będą piszczeć jak szczury, kurwa. A ona będzie mówić, co tak piszczy? No wie, woda się gotuje. W czajniku. A jak oni się zasiedzą i jak ja mam ich wyprosić? To pani ich nie wyprasza. O, masz, do rana będą siedzieć. No wie pani, to można dawać jakieś delikatne sygnały, prawda? Sygnał, to znaczy jakie sygnały? Korki wykręcę, wypad, nie ma światła, nie ma lipy. A gdzie dzieci? Otwierać komórkę, brać dzieci i wypad. Więcej mi się tu nie pokazywać na oczy. No. Taka polska gościnność. Taka polska gościnność jest. Nie ma, że boli. I kto pierwszy wychodzi? On czy ona? Czy a razem? No już z przyjęcia, z domu. To znaczy zasada jest taka. No. Pierwszy wychodzi on. Czy jest gość honorowy? Jest gość honorowy, to wychodzi go. Jestem ja gościem honorowym, na przykład. Nie, no pani jest gospodynią. Ach, ja jestem gospodynią, no tak. A gość honorowy najpierw wychodzi, później za nim kobieta wyjdzie. Nie, no czy pierwszy wychodzi gość honorowy, a za nim już wychodzą wszyscy, to już obowiązek. Aha, wszyscy. To ja mam w dupie takie towarzystwo. Takie towarzystwo to można wiedzieć, przyjmować. Waltanie na ogródku. Możecie sobie wszystko robić, żeby altanę nie podpalić. Ale pani Krysia jest pani szefową? Tak, pani Krysia jest moją szefową. Tak. O co pani się będzie starała? Jak to o co się będę starała? O kasę. O podwyżkę? O podwyżkę u pani Krysi. Dobrze, to do widzenia, pani. Do widzenia, do widzenia. Kup sobie trąbkę do kierunku.